Korzystaj z serca, korzystaj z serca, by kochać i czuć i dbać. Miłość nie ustanawia warunków, ani granic czy dystansu. Korzystaj z serca, korzystaj z serca, by kochać i czuć i dbać. Jego miłość i istota.
Boga musimy szukać, szukać Jego woli, szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga, szukać Bożych wypowiedzi słów. Boży głos, tam Boży głos, tam gdzie są ślady Boga, tam Boże dzieła są. Słowa, że Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Więc wielu ludzi, otrzymując prawdę, nie wierzy, że znalazło go. Znają Jego ukazania się. Cóż za poważny błąd, poważny błąd. Bóg nie może się ukazać zgodnie z ludzkim pojęciem. Na żądanie nie ukaże się. Potrzebuje omawiać jej, prosić o radę, informować wszystkich. Takie jest Boże usposobienie. Każdy powinien wiedzieć to. Jeśli pragniesz ujrzeć objawienie Boga, jeśli pragniesz iść śladami Boga, musisz wpierw wyjść poza swe wyobrażenia. Od Boga nie żądaj niczego. A tym bardziej nie powinieneś umieszczać Go w swych ramach, ograniczać Go do twych własnych koncepcji. Zamiast tego zapytaj, jak masz szukać śladów Boga, jak przyjąć Jego ukazanie się. Szukać, przyjąć i być posłusznym. Nikt nie jest prawdą, nikt nie jest prawdą. Człowiek musi szukać,
przyjąć i być posłusznym, szukać, przyjąć i posłusznym być, szukać, przyjąć i posłusznym być, szukać, przyjąć i posłusznym być. Błogosławieni posłuszni obecnym przesłaniom Ducha Świętego. Nieważne jacy byli kiedyś, ani jak w nich działał Duch Święty. Ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło, są najbardziej błogosławieni. Przyjęli najnowsze dzieło, są najbardziej błogosławieni. A którzy nie potrafią za nim podążać, są odsuwani. Bóg pragnie tych, którzy akceptują nowe światło, tych, którzy znają i przyjmują Jego najnowsze dzieło. Potrafią szukać dzieła Ducha Świętego i rozumieją nowe sprawy. Dzieło przed wiekami już Bóg przeznaczył do największych błogosławieństw. Bezpośrednio słyszycie głos Boga i widzicie. Ukazuje się dlatego w całym niebie i na ziemi. Przez wszystkie wieki nie był nikt błogosławiony bardziej niż wasze grono. Ziemi przez wszystkie wieki nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono. Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono. Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono. Bóg poniża się i pracuje nad brudnymi, zepsutymi ludźmi, aby ich udoskonalić. Bóg staje się człowiekiem, jest pasterzem i dba o ludzi. Przychodzi do serca wielkiego, rudego smoka, aby zbawić i podbić zepsuty.
zmieniając ich i czyniąc ich nowymi. Bóg poniża się, by być człowiekiem, znosi związane z tym trudności. To jest wielkie poniżenie Najwyższego Ducha. Bóg wielki i wzniosły, człowiek podły i niski. Jednak Bóg mówi, opiekuje się i żyje wśród ludzi. On jest taki pokorny, taki miły. On jest taki pokorny, taki miły. Życie i ma zwykłe potrzeby, udowadnia, że zniżył się do pewnego poziomu. Duch Boga wzniosły i wspaniały, przychodzi jako zwykły człowiek, by wykonać dzieło Jego Ducha. Jesteście niegodni Jego dzieł i tych trudności, które On cierpiał. Uwidacznia się to w waszych cechach, wnikliwości i wrażliwości. Jesteście niegodni Jego dzieł i tych trudności, które On cierpiał. To widać w waszym człowieczeństwie i życiu. Bóg wielki i wzniosły, człowiek podły i niski. Jednak Bóg mówi, opiekuje się i żyje wśród ludzi. On jest taki pokorny, taki miły. On jest taki. Należną troskę okazuje.
niestrudzenie daje on ludziom, nigdy nie odczuwa, że to trud, nigdy nie czuje potrzeby uznania. Bóg nie czuje, że zbawianie ludzi zaopatrywanie ich we wszystko ma ogromny na ludzkość wpływ. Jest także na swój własny sposób istota Jego, co On ma i czym jest. Zaopatruje ich w spokoju i ciszy, nieważne ile ludzie dostają, Bóg o uznanie nie prosi. Jest określone Jego istotą, takim jest Jego usposobienie. Modlitwa to nie pusty obrządek,
znienawidzisz się i porzucisz by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga. Ciała nie są dla Bożego zlecenia lub ludzkości sprawy prawej, nasze dusze nie będą godne umęczonych dla dobra Bożego zlecenia, jeszcze bardziej niegodne Boga, który wszystko daje nam, bo całe nasze jestestwo przyszło od Boga i istniejemy dzięki Jego władzy, bo całe nasze jestestwo przyszło od Boga. Hiob wierzył w sercu swym, że wszystko, co miał, darem było Boga, nie pracą jego rąk. Nie brał błogosławieństw, by wykorzystać je, lecz trzymał się ścieżki, którą powinien iść, jako wskazówek, jak żyć. Hiob nigdy nie hulał, nie szukał
szukał uciechy z powodu błogosławieństw. Nie lekceważył boskiej drogi ni łaski przez błogosławieństwa, których dostąpił. Hiob czcił Boże łaski, dziękczynił za nie, nie pławił się w nich oraz nie był zachłanny. Błogosławieństw nie szukał, nie starał o nie się, nie lękał się ich straty lub braku ich od Boga. Hiob nigdy nie hulał, nie szukał uciechy z powodu ludzkie niechęci i odrzucenia. Bóg